Korzystam z pięknej pogody, słońce świeci. No i co? Chcę już się trochę popracować na ogrodzie. Chciałam popielić, ale niestety jest mokro, więc nie bardzo mi to idzie. Chciałam dokończyć grządki, ale no właśnie. Nie wiem jak u was, ale u nas jest taki duży poziom wody, że mam zalany ogródek. Zaczęłam dla was nagrywać odcinek a propos przygotowywania grządek. No i w sumie nie skończyłam go. Robiłam to już chyba ze 3 tygodnie temu, jak nie więcej. Z nadzieją, że dogram dalej, ale stało się to, że zaczął padać deszcz. I mamy to. Moja działeczka tonie. Dosłownie tonie w wodzie. Tutaj, gdzie jest trawa, tego nie widać tak na pierwszy rzut oka, ale tu jest wszędzie normalnie bagno. Bez kaloszy ani róż. Tu jest normalnie, słuchajcie, woda. No cóż, nie jestem tu w stanie wjechać ani taczką, ani ciągnikiem, ani niczym, żeby nawieźć ziemię do tych skrzynek. Jakie przygotowywałam, to zaraz wam wrzucę. Truskawki są pod wodą. Po prostu nie wiem, czy to z nich będzie. Obawiam się, że nie. Jedyne w miarę przystępne miejsce to jest przed domem, gdzie była nawieziona ziemia. Ale i tak ona jest tak luźna, że w niektórych miejscach to nawet i butem się można zapaść. No to jest normalnie breja. Trochę mi jest tu źle, bo nic nie mogę zacząć robić. No ale no cóż, no ja muszę czekać. Ciekawa jestem jak u was, czy też macie taki problem no z wodą, tak? Z jednej strony dobrze, bo była susza, ale chciałoby się już porobić w tym ogródku. Jedyne co zrobiłam, chcę wam się pochwalić, to jest przed wejściem. I tutaj przygotowałam sobie w korzeniu takie dwie dekoracje. Słuchajcie, była awaria. Musiałam się szybko przenieść na tył, bo moje dziecko zobaczyło glizdy w ziemi, no i tragedia. No, straszna rzecz, glizda, ale dziecku można wybaczyć. Się chowa, bo zobaczyła glizdę. Dobra, no to wrzucam wam jeszcze ten kawałek, który nagrałam z przygotowania grządek. Napiszę wam, kiedy to było. No i co? No i na dzisiaj tyle. I widzimy się, mam nadzieję, że już niedługo. Do zobaczenia. Układać skrzynki, bo oczywiście zrobiło się słonecznie, już nie mogę wytrzymać ani minuty dłużej. Zwłaszcza, że mamy tutaj takie fajne kartony po meblach, które będą mi praktycznie idealnie się wpasowywały w te skrzynki. Dlatego postanowiłam je wykorzystać. Ej, 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 pomocnik! I zakładając, że mi nie wieje wiatr, przysypać je jakąś ziemią. Na razie tylko trzy, ale będą pociągnięte tam dalej, tak więc Cezar przystępuje do pracy, chociaż nie wiem jak te kartony długo w tych skrzynkach się utrzymają. Karton się wpasował idealnie, no może tam sądy i kartny szparę, ale to nie szkodzi. Tutaj mam go troszeczkę nadmiar, ale nie będę tego obcinała, bo w sumie bez sensu. Tu jeszcze można troszkę go przygiąć. Bo w sumie z tym końcówką kartonu nic nie zrobię, a niech sobie tutaj na brzegu będzie. No i przede mną kolejne trzy skrzynki. Tak więc widzimy się na koniec pracy. Pochwalę wam się jeszcze swoją dekoracją na drzwi wejściowe.